Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na dzisiejszym briefingu, który poświęcony jest omówieniu dwóch kontroli realizowanych przez tutejszą delegaturę. Mówimy o kontroli nadzór właścicielskich państwa nad spółkami stoczniowymi oraz funkcjonowanie małych portów morskich w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Witam serdecznie Marcina Stefaniaka, dyrektora delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie. Dzień dobry. Witam pana Bogusława Wojcika, wicedyrektora delegatury NIK w Szczecinie. Witam serdecznie panią Sylwię Krawczyk, doradcę ekonomicznego, również z tutejszej delegatury. Witam serdecznie panią Bogumiłę Mędrzak, także doradcę ekonomicznego, również z tutejszej delegatury. Oraz witam serdecznie panią Annę Dejk-Chojnacką, głównego specjalistę kontroli państwowej, także z tutejszej delegatury. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zabranie głosu pana dyrektora. Jeszcze raz dzień dobry, serdecznie Państwa witam tak licznie na naszej pierwszym tego typu spotkaniu. Dziękuję za obecność. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ w naszym regionie jest instytucja, która się przygląda funkcjonowaniu państwa, samorządów w takim wymiarze, którego nikt oprócz nas nie dokona. I tak naprawdę jesteśmy ogromną skarbnicą wiedzy o funkcjonowaniu instytucji, z którymi mamy do czynienia na co dzień, o którym mam wrażenie, że nie do końca Państwo wiedzieli, że taka możliwość jest. W związku z tym, że taka instytucja funkcjonuje w tym zakresie. W związku z tym te briefingi, który teraz jest pierwszy, będzie rozpoczynamy cykl. No i jestem przekonany, że raz na 3 miesiące Państwa zaprosimy do siebie, pochwalimy się, przedstawimy wyniki naszej działalności, dzięki czemu będziemy mogli wiedzieć więcej, co się dzieje w naszym regionie. Delegatura szczecińska jest postawiła sobie pewne cele i w tych dziedzinach będziemy się specjalizować. Dzisiaj przedstawiamy to, co jest naszym oczkiem w ogóle, czyli tak zwaną gospodarkę morską, możemy tak zwaną gospodarkę morską. Tymi tematami zajmujemy się już od dawna. Pokazujemy dwie kontrole, o których zaraz powiem. Drugim tematem, który postawiłem sobie na cel, to jest nasza edukacja. W całym regionie naszym, czyli zarządzanym w kwestii Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, mamy najgorsze wyniki edukacji w Polsce. I tak naprawdę ze zdziwieniem można stwierdzić, że nikt do tej pory się tym nie przyjmował albo nie zajmował. Najwyższa Izba Kontroli postanowiła się przyjrzeć temu tematowi. W związku z tym przez najbliższe kilka spotkań z pewnością Państwo nasze dokonania dotyczących edukacji się dowiedzą. Mam nadzieję, że dzięki temu za pośrednictwem Państwa i za pomocą Państwa rozpoczniemy dyskusję na temat edukacji w naszym regionie. Od 20 lat mamy te wyniki najgorsze, nic się w tym zakresie nie zmienia. Także edukacja, gospodarka morska, funkcjonowanie samorządu to są te tematy, którymi się zajmujemy, którymi będziemy się zajmować. No i tak zwane kontrole doraźne, które zawsze będziemy robić w zakresie tematów, które pojawiają się na bieżąco, ale o tym powiem już po tym naszym głównym spotkaniu. Dzisiaj mamy do Państwa, prezentujemy Państwu wyniki dwóch kontroli. Pierwsze to jest to, co jest, dotyka naszego regionu, jak i województwa morskiego, czyli funkcjonowanie małych portów morskich, województwach morskim i zachodniopomorskim, które zaraz zaprezentujemy. Druga kontrola, która jest podłożem i kontynuacją kontroli, z którą Państwo się mogli zapoznać wcześniej, kontroli dotyczącej funkcjonowania stoczni remontowej Grypia. Tutaj zrobiliśmy to krok dalej. Postaraliśmy się ocenić funkcjonowanie całej branży w zakresie spółek Skarbu Państwa, czyli kontrola dotycząca funkcjonowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami stoczniowymi. Myślę, że ustalenia z tej kontroli są bardzo istotne. Z punktu widzenia nawet dyskusji, które się ostatnio odbyło w naszym regionie na temat kondycji stoczni, tak zwanych publicznych, tak, czyli będących, gdzie właścicielem jest częściowym Skarb Państwa. Jak to wygląda z punktu widzenia przekazu medialnego oraz z różnych instytucji kierowanych. My to przeanalizowaliśmy, podsumowaliśmy funkcjonowanie tej branży morskiej. Ocena nasza jest, zaraz się Państwo z tą oceną zapoznają, w sensie później czekamy na pytania i na ewentualną dyskusję. Teraz proszę panią Sylwię Krawczyk, żeby Państwu zaprezentowała wyniki pierwszej kontroli. W dotychczasowej działalności kontrolnej Izby koncentrowaliśmy się na 4 portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, czyli na portach w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu oraz na problematyce rozwoju średnich i małych portów morskich w kontekście sposobu realizowania założeń przyjętych w rządowych programach rozwoju portów.
A to oznacza, że zagadnienia dotyczące wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawowych i wewnętrznych uregulowań przez podmioty zarządzające nowymi portami oraz sprawowanie nad nimi nadzoru nie było w ostatnich latach przedmiotem kontroli Izby. Firma postanowiła zweryfikować, czy działalność małych portów morskich prowadzona była prawidłowo i przyniosła zakładane efekty, w szczególności czy właściwe podmioty prawidłowo planowały, realizowały i nadzorowały rozwój małych portów morskich oraz czy osiągały zakładane cele w planach rozwoju portów, czy prawidłowo zarządzały infrastrukturą portową i zapewniały ochronę tego mienia oraz czy w odpowiedni sposób prowadziły gospodarkę finansową księgową i czy osiągały planowane wyniki finansowe. Jakie jednostki objęto kontrolą? Kontrolę przeprowadziliśmy w 14 podmiotach zarządzających portami, w 5 gminach, 6 spółkach gminnych, w jednej gminnej jednostce budżetowej oraz w 2 urzędach morskich, które łącznie zarządzały małymi 8 portami. Urząd Morski w Szczecinie zarządzał portami w Wolinie, Trzebieży, Lubinie i Zwierzynie. Urząd Morski w Gdyni zarządzał portem w Kątach Rybackich, Łebie, Rowach i Hel Zachód. Hel Zachód to jest najmłodszy nasz port morski, ponieważ powstał w listopadzie 2021 roku. Spośród portów z nazwy, które kontrolowaliśmy, wymienię Kuck, Krynicę Morską, Jastarnię, Steklicę, Międzyzdroje, Chustkę, Hel, Kołobrzeg, Kamień Pomorski i Darłowo. W tych portach była prowadzona kontrola. Co stwierdziliśmy? Ponad połowa jednostek, aż 9 z 14, nie wywiązywała się w pełni z obowiązków wynikających z prawa budowlanego dotyczących kontrolowania stanu technicznego budynków i budowli położonych na terenie portów lub realizacji zaleceń pokontrolnych. Połowa jednostek, czyli 7, nie przestrzegała przepisów dotyczących sporządzania planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych, a urzędy morskie od lat nie dokonywały ich aktualizacji. W 3 jednostkach nie sporządzono z kolei planów gospodarowania odpadami ze statków. Wspomniane plany mają na celu zapewnienie ochrony środowiska na terenie portów, a konkretnie ochrony wód portowych przed różnymi zagrożeniami. Jak poważne mogą być skutki zanieczyszczenia wód portowych, pokazała nam niedawna sytuacja wytrucia wód rzeki Odry. Kwestia błyskawicznego i właściwego reagowania w oparciu o zatwierdzone i aktualne plany ma niebagatelne znaczenie. Bezpieczeństwo w portach i ochrona przeciwpożarowa to nie tylko przegląd gaśnic i badanie skuteczności, sprawności hydrantów, to również umiejętności szybkiego i skutecznego likwidowania plam ropopochodnych czy utylizacji innych zanieczyszczeń. Tymczasem praktyczne szkolenia w tym zakresie przeprowadzono tylko w portach Kamień Pomorski i Hel. W 3 portach zarządzanych przez samorządy gminne, to jest w Międzyzdrojach, Chłódzku i Krynicy Morskiej, nie posiadano zatwierdzonych przez odpowiednie organy planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków. Brak wymaganych przepisami planów, o których była mowa, to tak naprawdę brak gwarancji ochrony środowiska na terenie portów. Co jeszcze stwierdziliśmy w wyniku kontroli? Podmioty zarządzające małymi portami morskimi nie przestrzegały ustawowych obowiązków dotyczących planowania rozwoju portu. Nieprawidłowości te stwierdziliśmy niemal we wszystkich jednostkach, z wyjątkiem jednej, portów Kołobrzegu. Nieprawidłowości te dotyczyły albo braku sporządzania planów rozwoju, albo braku ich publikowania w biuletynie informacji publicznej, albo po prostu braku wszystkich wymaganych elementów tych planów. Kontrolowane podmioty nie wykonywały obowiązków o charakterze finansowo-księgowym. Nieprawidłowości tego rodzaju stwierdziliśmy aż w 8 jednostkach. Izba oceniła negatywnie w szczególności zaniechanie przez oba urzędy morskie wyceny części mienia portów i niewykazywanie tych aktywów rzeczowych w sprawozdaniach finansowych.
podmioty naruszały obowiązek uzyskania decyzji administracyjnej wyrażającej zgodę właściwego ministra na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości położonych w granicach portów. Nieprawidłowości te stwierdziliśmy w Urzędzie Morskim w Gdyni oraz w gminie Stetnica. Izba stwierdziła, że główną przeszkodą sprawnego funkcjonowania i rozwoju małych portów morskich były ograniczone możliwości finansowe kontrolowanych podmiotów. Słabość kapitałowa zarządzających powodowała m.in. zróżnicowaną intensywność wydatków na remonty, inwestycje, bieżące utrzymanie infrastruktury portowej. Czynnik finansowy był też zasadniczą przyczyną problemów z dostępem części jednostek pływających do niektórych portów, co spowodowane było brakiem możliwości utrzymania odpowiedniej głębokości na torach podejściowych. Ze względu na to, że parametry torów wodnych określają organy administracji morskiej i odpowiadają jednocześnie za finansowanie tych zadań, to niezapewnienie tym organom wystarczającej wysokości środków finansowych na ich utrzymanie jest w ocenie Izby stanem wymagającym zmian. Na niewystarczające głębokości torów wodnych wskazały trzy kontrolowane jednostki. Zarządzający portem w Kołobrzegu zwrócił uwagę, że dla toru podejściowego określono głębokość techniczną 8 metrów, a utrzymywano od 5,5 do 6 metrów. Zarządzający portem w Stetnicy zwrócił uwagę, że dla torów podejściowych określono głębokość od 3 do 4 metrów, ale dla basenu rybackiego wewnątrz portu to 2,5 metra. Zatem parametry takie nie pozwalają na swobodny ruch jednostek pływających o większym zanurzeniu ze względu na spłycenie basenów względem toru wodnego. Natomiast zarządzający portem w Darłowie zwrócił uwagę, że parametry toru podejściowego to 8 metrów, ale port jest położony u ujścia dwóch rzek i co roku z nurtem tych rzek jest zanoszony muł rzeczny, który powoduje w niektórych punktach toru jego spłycenie. Natomiast w okresie sztormowym występuje efekt cofki wód morskich, które dodatkowo zamulają tor podejściowy piaskiem z morza. W efekcie Darłowo często występuje do Urzędu Morskiego w Szczecinie o pilne podjęcie prac czerpalnych dostosowujących głębokość toru do określonego przepisami. Reasumując, Izba oceniła, że działalność małych portów morskich w większości prowadzona była niezgodnie z obowiązującymi przepisami i nie zawsze przynosiła spodziewane efekty. Działania niemal wszystkich kontrolowanych podmiotów zarządzających portami w obszarze planowania, realizacji i nadzorowania rozwoju portu, a także w zakresie zarządzania infrastrukturą portową, obarczone były nieprawidłowościami. Izba negatywnie oceniła naruszanie przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenie portów oraz dopuszczenie do istotnych naruszeń obowiązków o charakterze finansowo-księgowym. Skalę finansową nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie oczywiście Izba oszacowała na kwotę około 9 milionów złotych. Wyniki kontroli stanowiły podstawę do sformułowania ogółem 10 wniosków skierowanych do ministra infrastruktury, spośród których 5 dotyczyło wzmocnienia kontroli zarządczej nad organami administracji morskiej, w tym m.in. nad wykonywaniem zadań w zakresie sporządzania i aktualizowania planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych. 3 wnioski, to były wnioski de lege ferenda, dotyczyły podjęcia działań mających na celu zmiany przepisów ustawy o portach i przystaniach morskich, m.in. w celu zapewnienia spójności przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej we małych portach morskich. Ponadto sformułowaliśmy wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli małych portów w zakresie przepisów DHP. Warto też podkreślić, że w samych wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do podmiotów kontrolowanych sformułowaliśmy ogółem 80 wniosków. Inne działania podjęte po kontroli to skierowanie przez Izbę do właściwych organów nadzoru budowlanego zawiadomień w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczeń w związku z nieprzestrzeganiem przepisów prawa budowlanego. Dziękuję za uwagę. Bardzo proszę panią Annę Dejk-Chojnacką o przedstawienie wyników kolejnej kontroli nadzoru właścicielski państwa nad spółkami stoczniowymi.
Zagadnienia dotyczące nadzoru właścicielskiego są objęte szczególnym zainteresowaniem Najwyższej Izby Kontroli. Działalność stoczni, w których Skarb Państwa sprawuje pośrednią władzę korporacyjną, jest przedmiotem szerokiego zainteresowania w dyskursie publicznym, jak i przedmiotem prac właściwej komisji sejmowej. Jest ona również obiektem licznych doniesień medialnych. Głównym celem tej kontroli było wskazanie, czy nadzór nad spółkami stoczniowymi sprawowany był prawidłowo i skuteczny. Kontrolowaliśmy w szczególności nadzór prezesa Rady Ministrów, ministra nad spółkami nadzorującymi podmioty stoczniowe, wyznaczanie spółkom nadzorującym podmioty stoczniowe celów do realizacji w obszarze przemysłu stoczniowego i ich monitorowanie, nadzór spółek dominujących nad spółkami stoczniowymi. Kontrole przeprowadzono w ramach pierwszego poziomu nadzoru w trzech spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których portfelu znajdowały się podmioty stoczniowe, czyli w Agencji Rozwoju Przemysłu, będącej właścicielem Grupy Przemysłowej Baltic, Polskiej Grupie Zbrojeniowej, będącej właścicielem PGZ Stoczni Wojennej, a ponadto w Funduszu Rozwoju Spółek, będącym właścicielem Stoczni Szczecińskiej Wulkan oraz większościowym właścicielem Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. W ramach drugiego poziomu nadzoru w trzech jednostkach, na czele których stały podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w trzech kontrolowanych przez nas spółkach, czyli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z racji nadzoru nad Agencją Rozwoju Przemysłu, Ministerstwie Aktywów Państwowych z racji nadzoru nad PGZ oraz Ministerstwie Infrastruktury z racji nadzoru nad Funduszem Rozwoju Spółek. Mimo działań podejmowanych przez kontrolowane podmioty w zakresie polityki właścicielskiej, sytuacja finansowa stoczni w latach 2019-2021 nie uległa znaczącej poprawie. Straty netto w całym badanym okresie odnotowały dwie stocznie: Grupa Przemysłowa Baltic oraz Stocznia Wojenna. Stocznia Wulkan zrealizowała zysk netto jedynie w 2019 roku, po czym odnotowywała straty. Utrata rentowności przez tę stocznię była wynikiem utworzenia rezerw na prognozowaną stratę na kontrakcie budowy doku zleconym temu podmiotowi przez spółkę matkę, czyli przez Fundusz Rozwoju Spółek. Stocznia Gryfia odnotowała straty w latach 2019-2020, a następnie osiągnęła zysk w 2021 roku. Jak Państwo wiecie, odzyskanie rentowności przez Stocznię Gryfia nie było wynikiem generowania zysku z działalności produkcyjnej, tylko głównie uzyskania wpływów ze sprzedaży nieruchomości w postaci aktywów w Świnoujściu. Podobnie sytuacja miała się w przypadku Stoczni Wojennej. Stocznia ta odnotowała stratę netto w 2021 roku w wysokości jedynie lekko ponad 20 milionów złotych, zrealizowała bowiem transakcje sprzedaży tzw. terenów wschodnich. W dwóch spółkach, Stoczni Wojennej i Stoczni Gryfia, z uwagi na trudności z utrzymaniem płynności finansowej, niezbędne było opracowanie i wdrożenie programów naprawczych. Jak wykazała kontrola NIK przeprowadzona w 2021 roku w Stoczni Gryfia, realizacja kolejnych programów naprawczych nie przyczyniła się do poprawy sytuacji finansowej w tej spółce. Nie bez znaczenia pozostają skumulowane straty stoczni objętych skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi grup kapitałowych, na czele których stały kontrolowane spółki Skarbu Państwa. W latach 2019-2021 poziom tych strat wzrastał z roku na rok o 200 milionów złotych i na koniec 2021 roku, łącznie z wynikiem za ten rok, wyniósł 1 miliard 200 milionów złotych, z czego w samej grupie kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu 1 miliard 100 milionów złotych. Należy jednak podkreślić, iż wysokość skumulowanych strat w tej grupie kapitałowej uwzględniała zarówno wyniki finansowe Grupy Przemysłowej Baltic, jak i jej spółek zależnych, czyli Baltic Operator Stoczni Gdańskiej oraz Energomontaż Północ Gdynia. Podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa nie formułowały wobec nadzorowanych spółek oczekiwań w obszarze przemysłu stoczniowego, mimo iż jest on uznawany za kluczową gałąź gospodarki i ma wpływ na rozwój przemysłów komplementarnych. W badanym okresie nie opracowano strategii dedykowanej dla przemysłu stoczniowego
takiej, która mogłaby spełniać rolę referencyjną dla tej branży i pozwalać na utrzymywanie się i na budowę trwałej rentowności stoczni. Wyniki finansowe przedstawione wcześniej spółek stoczniowych dowodzą, że dokument strategiczny rządu, w którym odniesiono się do tej dziedziny gospodarki, czyli strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, nie spełnia takiej roli referencyjnej, a znajdująca się w rękach państwa część sektora stoczniowego nie stała się motorem polskiej gospodarki. W tym kontekście należy przypomnieć wyniki kontroli NIK przeprowadzonych w 2019 roku w zakresie m.in. realizacji ujętego w tej strategii projektu planowego Batory. Znane państwu wyniki, ale przypomnę. NIK stwierdziła ówcześnie, iż zlecony stoczni Gryfia kontrakt zaprojektowania budowy i dostawy prądu samochodowo-pasażerskiego nie został zrealizowany, ponieważ stocznia nie posiadała możliwości technicznych, organizacyjnych i finansowych niezbędnych dla realizacji tego kontraktu. Zadania nadzoru w kontrolowanych podmiotach realizowały wyodrębnione komórki organizacyjne, które analizowały i monitorowały sytuację finansową grup kapitałowych oraz ich spółek zależnych, w tym stoczni. Pracownicy tych komórek mieli wieloletnią praktykę zawodową, nie wymagano od nich doświadczenia w branży stoczniowej i z wyjątkiem jednej osoby w spółce takiego nie posiadali. Kwalifikacje kandydatów na członków rad nadzorczych stoczni odpowiadały wymogom określonym w ustawie o zasadach zarządzania mieniem. Legitymowali się oni wieloletnią praktyką zawodową, w tym niejednokrotnie w nadzorze korporacyjnym. Jednak aż 94,3% z nich nie posiadało doświadczenia w branży stoczniowej. Kontrolowane spółki dominujące wskazywały, iż doświadczenie takie nie ma kluczowego znaczenia z perspektywy działania spółki i realizacji jej strategii oraz że kandydaci byli weryfikowani w szczególności z zakresu finansów, przedsiębiorstw, ekonomii, prawa i nadzoru właścicielskiego, bowiem to te kwalifikacje są wymagane do pełnienia obowiązków członka organu nadzorczego. Wysokość wynagrodzenia członków organów nadzorczych w spółkach dominujących i stoczniach oraz członków organów zarządzających w stoczniach nie przekraczała limitów określonych w ustawie o wynagrodzeniach w spółkach. Wypłata zarządom stoczni części zmiennej wynagrodzenia była uzależniona od realizacji wyznaczonych im celów zarządczych. W dwóch stoczniach cele wyznaczone na lata 2019-2021 nie zostały zrealizowane i w konsekwencji nie przyznano tej części wynagrodzenia. Odmiennie sytuacja wyglądała w stoczni Gryfia, której mimo niezrealizowania celów na wymaganym poziomie wypłacono wynagrodzenie zmienne za 2021 rok, co świadczyło o nie w pełni skutecznym nadzorze właścicielskim Funduszu Rozwoju Spółek nad tą spółką w obszarze wynagrodzeń. Cele te i wysokość wynagrodzenia, uprzedzając Państwa pytania, zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstw. Wszyscy członkowie rad nadzorczych uzyskali absolutę. Stocznie realizowały istotne projekty, w które zaangażowano pośrednio znaczne środki Skarbu Państwa. W Agencji Rozwoju Przemysłu jest to projekt Baltic. W 2018 roku agencja odkupiła ponad 80% akcji Stoczni Gdańsk oraz połowę udziału GSG Towers, stając się 100% właścicielem tych spółek. Koncepcja tego projektu zmieniała się z upływem czasu i ostatecznie ewoluowała w kierunku grupy przemysłowej Baltic. Jest to holding, w którym działają trzy firmy. Wspomniany już wcześniej Baltic Operator, Stocznia Gdańska i Energomontaż Północ Gdynia. Przedmiotem ich działalności jest produkcja konstrukcji stalowych w zakresie energetyki wiatrowej, projektów offshore i onshore oraz opętownictwa. Podkreślić należy, iż przyjęty w projekcie Baltic model finansowy zakłada, iż grupa przemysłowa Baltic będzie generowała zyski od 2023 roku. W Polskiej Grupie Zbrojeniowej jest to projekt zwiększenia zdolności produkcyjnych i remontowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz spółek zależnych w celu utrzymania potencjału krajowego przemysłu obronnego w zakresie realizacji zadań modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. W 2016 roku PGZ zawarła ze Skarbem Państwa umowę w sprawie udzielenia jej wsparcia niebędącego pomocą publiczną na nabycie przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej oraz modernizację infrastruktury tego przedsiębiorstwa na potrzeby realizacji kontraktów na rzecz marynarki wojennej. W celu realizacji projektu PGZ utworzyła spółkę celową PGZ Stocznię Wojenną, która kontynuuje działalność stoczniową na bazie nabytego przedsiębiorstwa.
Funduszu Rozwoju Spółek jest to kontrakt budowy domu, zawarty ze Stocznią Gryfia jako korzystającym oraz Stocznią Wulkan jako wykonawcą. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, iż Fundusz Rozwoju Spółek zawarł porozumienie z wykonawcą doku i podpisał aneks do kontraktu, postanawiając m.in., że budowa doku i modernizacja infrastruktury okołodokowej mają zostać wykonane nie później niż do końca trzeciego kwartału 2024 roku za łączną kwotę netto o 150% wyższą od pierwotnych założeń. Według Funduszu Rozwoju Spółek przyczynami niewykonania tego kontraktu w terminie, czyli 17 miesięcy liczonych od dnia 28 grudnia 2020 roku i przyczynami wzrostu kosztów tego przedsięwzięcia były okoliczności zewnętrzne niezależne od Funduszu Rozwoju Spółek oraz od spółek stoczniowych, czyli pandemia COVID-19, niemożliwe do przewidzenia zmiany na rynku surowcowym towarów i usług niezbędnych do wykonania tego kontraktu, wojna u naszego sąsiada, a także nienależyte wykonanie dokumentacji przez projektanta domu. Inżynier kontraktu podnosił m.in. zasadność renegocjowania tej umowy i wskazywał na konieczność wyjaśnienia i określenia odpowiedzialności kontraktowej Stoczni Wulkan jako wykonawcy domu. Przykładowo, wskazany konflikt na Ukrainie rozpoczął się 24 lutego 2022 roku, czyli 3 miesiące przed pierwotnym terminem ukończenia budowy tego domu. W ocenie NIK w przypadku podmiotów, które nie byłyby powiązane z osobą kapitałową, istniało znaczne prawdopodobieństwo naliczenia wykonawcy przez zamawiającego kar umownych i ich egzekwowania wraz z pozostałymi konsekwencjami wynikającymi z postanowień umowy. Fundusz Rozwoju Spółek nie podjął żadnego z powyższych działań w stosunku do Stoczni Wulkan jako wykonawcy domu. NIK oceniła ponadto jako nierzetelne sporządzenie przez ten fundusz sprawozdania kwartalnego skierowanego do ministra infrastruktury z uwagi na niepowiadomienie w nim, między innymi o wypowiedzeniu umowy projektantowi domu. W informacjach przedkładanych Radzie Nadzorczej Funduszu Rozwoju Spółek zarząd tej spółki nie powiadomił o części uwag i rekomendacji sformułowanych przez inżyniera kontraktu. Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, iż opóźniająca się realizacja tego kontraktu wpłynęła na kondycję finansową Stoczni Wulkan, która z podmiotu generującego zyski netto na koniec 2019 roku było to 2 600 000 zł, stała się przedsiębiorstwem nierentownym. Strata na koniec 2021 roku wyniosła 19,4 miliona złotych. NIK zauważa, że w wyniku finansowym spółki za 2021 rok została uwzględniona rezerwa na prognozowaną stratę na kontrakcie w kwocie 11,9 miliona złotych. Dodatkowo spółka planowała w 2022 roku wykazać stratę netto na poziomie 15,5 miliona złotych, spowodowaną zwiększeniem rezerwy na prognozowaną stratę na tym kontrakcie o 15,3 miliona złotych. Należy także zauważyć, że w planie modernizacji Stoczni Gryfia na lata 2020-2030 założono, iż przychody z remontów przeprowadzanych na tym nowym doku miały być osiągane już w 2022 roku i miały stanowić główną determinantę poprawy sytuacji finansowej tej spółki. Najwyższa Izba Kontroli zauważa także, że zła kondycja finansowa spółek stoczniowych stwarza ryzyko nieosiągnięcia celów omówionych przeze mnie projektów. W związku z wynikami kontroli Najwyższa Izba Kontroli zawnioskowała do Prezesa Rady Ministrów o opracowanie rządowej strategii dedykowanej dla przemysłu stoczniowego, takiej, która mogłaby pełnić rolę referencyjną dla działań na rzecz rozwoju tej branży i w konsekwencji umożliwiać budowę trwałej rentowności stoczni. Po drugie, o objęcie szczególnym nadzorem projektów realizowanych przez stocznię, głównie z uwagi na utrzymujące się niekorzystne wyniki finansowe tych spółek i znaczącą wysokość środków zaangażowanych w realizację tych przedsięwzięć. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie przedstawicielom delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie za zaprezentowanie wyników kontroli. Szanowni Państwo, oczywiście zanim przejdziemy do momentu, w którym mogą Państwo zadawać pytania, chciałem poinformować, że skrót prasowy z ustaleń dzisiaj zaprezentowanych kontroli będzie dostępny na stronie Najwyższej Izby Kontroli, także zachęcamy do zapoznania się z wynikami tej kontroli, ale też pozostałych. Dziękuję Panie Dyrektorze, dziękuję Państwu za obecność na dzisiejszym briefingu.